Tej drogi może. No, już jest. Witam Was. Zniżę trochę, bo jestem poziom niższy od Daniela. We wzroście oczywiście. W innych rzeczach się nie mierzyliśmy jeszcze, ale przyjdzie taki dzień, kiedy zostaniemy zmierzeni. Cieszę się, że możemy tu być razem. Widziałem, że nie wszyscy zdążyli, niektórzy się spóźnili i byli dosyć późno i nie mogli się przywitać, więc mam taki pomysł na sam początek, żebyśmy wstali i jeżeli znacie kogoś tutaj, to się z nim przywitajcie, jeżeli nie znacie, to przywitajcie się jeszcze bardziej serdecznie z nim. Także wstańmy i przywitajmy się nawzajem, poruszajmy się trochę. Cześć. Witaj. Koniec tych uścisków. Wiem, że zwłaszcza nastolatkowie tam się chętnie witają i tak dalej, ale już koniec tych przyjemności. Wracamy na swoje miejsca. Kontynuując rozpoczęty wiele tygodni, już nawet miesięcy temu, pierwszy list do Koryntian, dzisiaj 7 rozdział. Dzisiaj będziemy rozmawiać o małżeństwie. Widzę po twarzach, że niektórzy już tak oczami do góry, no tak, to nam się dostanie, znowu będzie po głowie, mężczyźni zwłaszcza mają taki niepewny wyraz twarzy, kobiety się cieszą, bo oto zaraz będzie coś, co wyprostuje mojego męża. Nastolatkowie myślą, nie, no to wyjmę coś z tej torby i poczytam sobie, a może jakieś SMS-a napiszę, bo to mnie w ogóle nie dotyczy. Ten fragment, który będziemy dzisiaj studiować i ten rozdział, on mówi o tym, czy w ogóle warto jest wchodzić w małżeństwo. Jak myślicie, czy warto jest wchodzić w małżeństwo, czy lepiej być samemu? Nie mówcie głośno, nie głosujemy, nie podnośnie rąk do góry, żeby przypadkiem nie dostać później zimnego obiadu albo przesolonej zupy, albo czegoś innego. To jest pytanie, z którym wciąż na nowo zmaga się każda kolejna kultura. Już 2000 lat temu Koryntianie napisali do Pawła jednym z pytań, które mu zadali, to czy można współżyć z kobietą? To było dla nich prawdziwe pytanie, czy jest sens, żeby to robić. I to jest pierwszy werset 7 rozdziału do Koryntian, kiedy Paweł im odpisuje takie słowa, one nie są dla nas łatwe, ale brzmią następująco. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. W innych tłumaczeniach możemy przeczytać, że nie współżyje z kobietą. I kiedy zastanowimy się nad tym dłużej, to tak naprawdę nie potrafimy sobie wyobrazić, dlaczego to miałoby być dobrze. Właściwie, jeżeli spojrzymy w ekran, takie ruchome obrazki są, wiecie, i patrzymy tam, to tam cały czas jest o tych relacjach różnego rodzaju. Nieustannie wszystko to, co nas otacza, kręci się wokół relacji damsko-męskich. Większość teledysków o tym mówi, większość piosenek o tym mówi, większość filmów z tego powodu jest nagrywana. Cały czas dookoła nas jest bardzo dużo na temat relacji. I my sami jesteśmy przekonani, że chcielibyśmy być w relacji, chcielibyśmy wejść w małżeństwo. I zadałem sobie pytanie na samym początku, dlaczego właściwie i skąd właściwie wzięły się te nasze myśli takie jednoznaczne, które mówią, małżeństwo to coś naprawdę najlepszego, co może nas spotkać. Pierwszą z rzeczy, które zobaczyłem, to jest presja społeczna. Nie wiem, czy macie kogoś w rodzinie, kto jeszcze nie jest w związku małżeńskim albo w ogóle żadnym związku.
dziecku i kiedy ma już te 30 kilka lat, to ci rodzice tak trochę przebierając nogami składają życzenia, no to żebyś w tym roku, i masz taki wyraz twarzy i naprawdę wolałbyś nie wychodzić z siebie i próbujesz się opanować. Tak samo kobiety tak patrzą na nie, te mamy i ciocie, i mówią, no a ty kochanie to kiedy? Nie mówiąc już o różnych zdaniach, które przy tym są wypowiadane i różnych sentencjach rodzinnych i opowieściach o tym, że jeszcze nie jest za późno. Bo moja znajoma to miała 40 lat, kiedy wyszła za mąż. A inna to słyszałam o takiej, która miała 50 i wyszła za mąż. Także nie jest źle. Masz jeszcze chwilę czasu. Innym rodzajem presji jest presja, którą wynosimy z naszego dzieciństwa. To jest presja, którą nazwałem presją prawdziwej miłości. Czytamy książki, lektury i w tych lekturach opowiadane są te niesamowite historie, które odbywały się między jednym mężczyzną i pewną kobietą. Czytamy Romeo i Julię, oglądamy różne filmy z czytamy poezję i to wszystko pokazuje nam, że tak cudownie byłoby, gdyby moje serce mogło spotkać kogoś wyjątkowego, do którego biłoby 3 razy szybciej niż normalnie. Oczywiście jesteśmy wtedy młodzi, więc nie ma ryzyka zawału, więc jakby nikt się o to nie martwi. Ale nawet roboty tak mają, jak oglądacie taki film Wall-E, to Wall-E i Ewa nawet mieli taki pociąg mocny do siebie, gdzie nie potrafili bez siebie żyć. I wyrastamy w takiej kulturze, która mówi cały czas o tym, że warto jest znaleźć i warto jest szukać kogoś, z kim będziemy mogli spędzić resztę naszego życia. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy nie mają jeszcze żony albo męża, to mówili, że jedną z najgorszych rzeczy, jakich doświadczają, to jest presja w kościele. Że kiedy coś jest robione w kościele, to jest robione dla małżeństw. Są konferencje dla małżeństw, są wyjazdy dla małżeństw. Mówi się dużo o tym, że mąż powinien zabierać żonę na randkę. Mówi się o tym, że tak naprawdę to dopiero mąż i żona razem są obrazem Boga. Mnóstwo rzeczy, które składa się na to, że ludzie, którzy jeszcze są sami, czują się niezbyt potrzebni czy niezbyt ważni. Ich w ostatniej kolejności upycha się do tych pokojów na wyjazdach, bo najpierw się kwateruje rodziny z dużą ilością dzieci. Daniel będzie miał teraz pierwszeństwo na wszystkich wyjazdach, prawdopodobnie z nas wszystkich, potem z mniejszą ilością dzieci, potem małżonków, a na końcu singli, wiecie, tak się zbiera razem, no będziecie w tym pokoju, a wy będziecie w tym pokoju. I oni mówili, że to jest ciężko im funkcjonować w kościele, ponieważ w kościele, kiedy jesteś sam, to jesteś jakby, oni odczuwają tylko bycie osobą drugiej kategorii. Innym rodzajem presji jest presja finansowa. Wiecie, kiedy są dwie pensje, to wygląda zupełnie inaczej niż kiedy jest jedna pensja. Więc wiele osób myśli, a gdyby nas była dwójka, to moglibyśmy coś wynająć. Łatwiej byłoby funkcjonować finansowo. Nawet taka presja ze strony naszego ustawodawcy, gdzie jest rodzina na swoim. Znam wiele małżeństw, którzy pobrali się tylko dlatego, żeby się załapać na ten program i żeby mieć niski kredyt i spłatę dodatkową odsetek przez państwo, żeby móc kupić sobie własne mieszkanie. Więc ta presja finansowa powoduje, że ludzie myślą, no tak, może byśmy, lepiej jednak jest we dwójkę niż samemu. I jest jeszcze coś. Czy coś zapomniałem? Ktoś ma jakiś pomysł, jaka jeszcze jest presja? Nikt tego nie powie w kościele. No może... Jaka? Seksualna, tak, nas facetów to tak bardzo mocno dotyka, tak. Tak, tak, przepraszam, że mówię o seksie w kościele, ale myślę, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie powinno się o tym mówić. Jak czytacie Pieśni nad Pieśniami, to jest coś niesamowitego i to jest obrazem też relacji pomiędzy Bogiem a Kościołem. Naprawdę ta presja powoduje, że nie dajemy rady. I mając już ileś tam lat, dajemy sobie sprawę z tego, że gdyby była ta druga strona,
to moje problemy odeszłyby precz. Myślimy, gdybym tylko miał żonę, to wszystko by się ułożyło. Z drugiej strony kobiety myślą, gdybym tylko miała męża, to wszystko by się ułożyło. Faceci są w uprzywilejowanej sytuacji, bo wiecie, demografia działa, na 100 facetów przypada 106 dziewczynek. Mało tego, w kościele ta statystyka jest jeszcze bardziej rozrzucona na niekorzyść kobiet, więc faceci rozglądają się, kobiety, dziewczyny się rozglądają, myślą, chciałbym już być w małżeństwie. Wszyscy dookoła mówią, jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe. I jesteśmy pchani przez te silne prądy kultury, namiętności i tęsknot, aż wchodzimy w małżeństwo. I jak pisze Paweł w 28 wersecie pierwszego listu, siódmego rozdziału, a jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy są w małżeństwie. Jeżeli jesteś w małżeństwie, nie zgrzeszyłeś, ciesz się. Ale Paweł pisze dalej, wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. Chyba Paweł nie był jakimś takim specjalnym fanem małżeństwa, tak nie wiem, o co chodziło za bardzo. A czy widzicie jakieś doczesne kłopoty w małżeństwach? Czy małżeństwa mają jakieś kłopoty? Zmagają się z czymś? Kiedy widzicie małżeństwa, gdzie tak trzymają się za rękę tutaj w kościele albo siedzą obok siebie z takimi uśmiechami, to musielibyście je widzieć godzinę wcześniej, jak się okazało, że już jesteśmy trochę spóźnieni, jak pojawiają się krzyki, a kto miał wyprasować, a czemu moja koszula jeszcze nie jest gotowa, a czemu dzieci nie przebrane, a kto to zrobi, a kto tamto zrobi. Ty zobacz, jeszcze śnieg spadł, musimy odśnieżyć. To jest twoja wina, że się spóźnimy, bo ty źle to zaplanowałeś. Naprawdę. Małżeństwo to nie jest taka łatwa rzecz, na jaką wygląda na pierwszy rzut oka. Małżeństwo niesie ze sobą tak zwany syndrom Jasia. Syndrom Jasia polega na tym, że rodzina potrzebuje mieszkania. Mieszkanie potrzebuje firanek, sofy, potrzebuje biurka, potrzebuje świec, firanki potrzebują pralki, pralka proszku i płynu do prania. Przyznam szczerze, że jako kawaler nawet nie wiedziałem, że coś jest takiego jak płyn do prania. Potrzebuje rodzina też samochodu. Samochód potrzebuje garażu lub miejsca parkingowego, najlepiej wydzielonego, żeby można było tam zaparkować się każdego dnia. Do tego dochodzą też wszystkie flakony, zapachy, obrusy, niezbędne roboty kuchenne, miksery, zmywarki, różne rodzaje talerzów, tak jakby plastikowe nie wystarczały, albo taka jednorazówka z tego. Dla większości facetów pomieszczenie z materacem do spania, fotelem do oglądania TV i czymś, co kiedyś było lampką do czytania, plus możliwość skorzystania z toalety gdzieś w bliskiej odległości, w zupełności wystarcza, by nazwać to miejsce domem. Kobiety mają inaczej. Kiedy wchodzisz w małżeństwo, przekonujesz się, jak wiele przedmiotów jest niezbędnych do tego, żeby funkcjonować. W dodatku, jeżeli pojawia się dziecko, to kobieta rozpoczyna rytuał zwany przygotowaniem gniazdka. Trzeba pomalować tą ścianę. Rok temu było, ale przy dziecku nie będziemy przez najbliższe lata malować, więc pomaluj tą ścianę, pomaluj, wymień podłogę, przesuń szafę, kup komodę i 1001 drobiazgów, z których niektóre nigdy nie zostaną użyte i kiedy wyciągacie je potem z niepotrzebnych rzeczy, z jakiegoś kartonku, zastanawiacie, ty, a słuchaj, do czego to służyło? Zupełnie nie mam pojęcia. Paweł pisze w kolejnych wersetach 33-34, że żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, aby się podobać żonie. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jak się podobać mężowi. Wiecie, to trzeba się odpowiednio ubrać, umalować, trzeba być miłym jeden dla drugiego, bo bez tego to w niektórych przyjemnych rzeczy może nie być przez dłuższy okres czasu, co nie jest zbyt łatwe ani dla jednej, ani drugiej strony. Chciałem to przedstawić wam w pewien obrazowy sposób. Przygotowałem tu kubki i buteleczkę z wodą. Żeby funkcjonować normalnie, potrzebujemy trzech rzeczy w naszym życiu. Czasu, energii, czyli siły i pieniędzy. Bez tych trzech rzeczy naprawdę bardzo trudno jest funkcjonować. I będziemy, wszystko jedno jak to podzielimy,
i tak wyjdzie w podobny sposób. Będziemy rozmawiać, wyobraźcie, że ilość tej wody to jest ilość sił, które macie jednego dnia. Więc mamy różne rzeczy, które powinniśmy w ciągu dnia zrobić. Jednym z nich jest praca. Musimy chodzić do pracy. Większość nas pracuje. I ile mniej więcej tej wody pójdzie na pracę, jak myślicie? Cały kubek. Tak. Mężczyźni to by nalali cały kubek, ale są żonaci i potrzebują to rozsądnie zrobić. Powiedzmy, że ta praca to tak 1/3 tych sił co najmniej wymaga. Co jeszcze trzeba zrobić, jak się już wróci z pracy? Jak idziesz do pracy, to mężczyzna nie potrzebuje, ale jak wracasz z pracy, to potrzebujesz, a z kolei kobiety to robią przed pracą. To one higiena osobista i ubrania. Zajmuje nam to ileś tam czasu, ale ponieważ chcemy się podobać naszemu małżonkowi, nie chodzi o kolegów w pracy, chcemy podobać naszemu małżonkowi, więc jednak zajmuje nam to trochę. No, tyle wystarczy może. Musi wystarczyć na inne rzeczy. Co jeszcze trzeba robić w domu? Trzeba zrobić zakupy. Tak, trzeba zrobić zakupy, bo mąż przyjdzie głodny, a wiadomo, mężczyzna głodny i zły, więc trzeba zrobić zakupy, żeby było coś do jedzenia, więc trzeba wybrać się do jednego, drugiego sklepu. Warzywniak mamy pod domem, ale do Biedronki trochę dalej, więc też nam trochę zajmuje i musimy wybrać jakieś takie dobre rzeczy, naprawdę, żeby były smaczne i żeby to nie było byle co. Co jeszcze musimy? Musimy coś posprzątać, prawda? Byliśmy wczoraj w gościach i naprawdę było niesamowicie, było tak czysto, że myślałem, że to jest naprawdę jakieś sterylne, ale powiedzieli, że właśnie dzisiaj posprzątali. Więc było czysto, więc sprzątanie też nam trochę zajmuje. Trochę mniej nam to sprzątanie będzie zajmować, bo musi wystarczyć na inne rzeczy. Te inne rzeczy to co? To siadamy w fotelu i jak to mówią, potrzebujemy kciuka, tak? Tak? To do czego używamy kciuka? Kto pamięta? Trzeba obejrzeć TV. No nie udawajcie, że nie macie telewizora, naprawdę. A tacy wszyscy fajni jesteście. Nikt nie ogląda tu telewizji? Wszyscy mają, ale nie oglądają. Nie, wszyscy mają i nie oglądają. No jest trochę na TV. No nie nalałem za dużo, żeby nie było. Nie namęczymy się. No i co jeszcze? Musimy zostawić trochę na co? Tak, właśnie, obowiązki małżeńskie. Tak, wlejemy tu dużo na obowiązki małżeńskie. Śmiejecie się, ale te obowiązki małżeńskie są naprawdę ważne. Te obowiązki małżeńskie są na tyle istotne, że Paweł też je porusza w tym rozdziale. Mąż niech oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. O, wy wiecie, chodzi o to, kto ma pozmywać naczynia, tak? Nie, że żona rozporządza, ty mężu idziesz pomyć naczynia teraz, a mąż mówi, a ty powycierasz kurze, tak? Nie. Ten fragment mówi o czymś innym. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się w modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Więc zawsze musicie zostawić te siły, żeby w małżeństwie to działało. Jeżeli w ostatnich tygodniach nie zdarzyło wam się współżycie, to znaczy, że już jesteście bardzo kuszeni, więc radzę wam, żeby dokonać pewnych zmian, pojednać się i zastanowić, co jest tym powodem. Ale w naturalny sposób Bóg mówi o tym, że to jest jedna z rzeczy, która powinna być obecna w małżeństwie. I nie decydujemy o tym sami. Oczywiście, jeżeli nie czujemy się dobrze, to jednego czy drugiego dnia możemy odmówić. Ale to jest tak ważna rzecz dla jednej, dla drugiej strony i dla mężczyzn, i dla kobiet, która buduje bliskość i intymność, że nie będzie zawsze tak, jak ty chcesz. Staraj się kochać tą drugą osobę i szanować drugą osobę i naprawdę nie unikać tego.
bo mnie głowa boli, bo coś tam i tak dalej, bo miałem dużo ciężkich rzeczy w domu. To jest jedna z tych dziedzin, w których ludzie wpadają w duże pokuszenie i w grzechy. Czasami myślimy, że ktoś wszedł w pornografię, ktoś wszedł w różne rzeczy, dlatego w romans jakaś z kolegą w pracy żona, dlatego, że ona taka zła jest. Nie. To dlatego często, że my sami nie troszczyliśmy się o to, żeby nasza winnica była w odpowiedni sposób przygotowana i w odpowiedni sposób pielęgnowana. To jest jedna z tych rzeczy, w których Kościół ma bardzo dużo do zrobienia i Paweł o tym mówi. Nie strąćcie, chyba że za obopólną zgodą. Nie zgodą z jednej strony. Jedna osoba mówi, a my będziemy się teraz modlić i pościć, więc nie będzie seksu przez najbliższe 2 tygodnie. Nie. Zgoda jest obopólna. Obie strony muszą wyrazić zgodę na to, żeby nie było współżycia. A później, kiedy jest koniec modlitwy, wracamy do współżycia. I nie dlatego, że jest nam przyjemnie i łatwo. Czasami nie. Ale dlatego, że Bóg tak stworzył mężczyznę i kobietę, że oni tworzą intymność i bliskość, będąc razem. To tyle o małżeństwie. Ci, którzy są w małżeństwie, to tak patrzą na te kubeczki i myślą, oj, jeszcze tam parę kategorii by się wrzuciło. Ale teraz pogadajmy o tych, co tam siedzą i przeglądają te inne rzeczy, bo to myślą, że nie będzie dla nich. O tych, którzy nie mają jeszcze małżonka. W naszym społeczeństwie łatwo jest zauważyć, że osoby takie są od razu piętnowane. Nawet na pytanie o co u ciebie, nie jesteś w stanie odpowiedzieć w jakiś sposób neutralny, że jesteś sam, tylko musisz powiedzieć, jestem samotny, jestem samotna. To oznacza taką stygmatyzację, pokazanie, a ty sobie nie radzisz, o, ty jesteś taka biedna. Czytałem ostatni artykuł i dowiedziałem się z zaskoczeniem, że można, zbliżają się studniówki i można wynająć kogoś na studniówkę. 100 to kosztuje. Ale jeżeli miałaby ta osoba powiedzieć, że jest chłopakiem lub dziewczyną osoby zapraszającej, to ta osoba musi zapłacić już 200. Ale czego się nie robi, żeby nie wyjść na ostatnią ofiarę? Czego się nie robi, żeby pokazać swojemu otoczeniu, ja jednak jestem atrakcyjny i jestem warty tego, żeby ktoś się mną zainteresował? Życie osoby, która jest sama, nie jest łatwe i nie będę tu używał w czasie kazania osoba samotna, tylko z angielskiego będę nazywał te osoby singlami, dlatego że to jest, znaczy, osoba pojedyncza. I tak naprawdę jest. To jest osoba, która jest pojedyncza, a nie samotna. To jest osoba, której nie wiemy z jakich powodów zdecydowała się być w stanie, w którym jest. Nie zawsze to jest dlatego, że nie było nikogo zainteresowanego. Czasami tych zainteresowanych były dziesiątki, czy nawet więcej, ale ta osoba konsekwentnie mówiła nie. Mówiła nie, bo miała inne powody, w których decydowała, że należy w taki sposób się zachować. Kilka lat temu pojechaliśmy z przyjaciółmi i to było mieszane towarzystwo, małżeństwa i singlowie na Słowacji. Siedzieliśmy tam, chodziliśmy po górach, jedliśmy różne knedliczki i czytaliśmy pierwszy list do Koryntian. Kiedy doszliśmy do 7 rozdziału, postanowiliśmy podzielić się na grupy i w tych grupach zastanowić się, która z tych, czy singlowie mają lepiej, czy lepiej mają ci, którzy są w małżeństwie. Tak naprawdę, kto zdaniem Boga, nie naszym ludzkim, nie naszej kultury, nie naszych wyobrażeń, tylko zdaniem Boga, kto ma się lepiej? Kim bardziej warto żyć? I kiedy zebraliśmy się ponownie i robiliśmy podsumowanie, jak myślicie, kto miał lepiej? Kto? Kto? Single. Głośniej? Single. Single mają zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej. Jak zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że już jesteśmy w tych małżeństwach, to stwierdzaliśmy, to łaska od Boga z jednej strony, do tego jesteśmy powołani, ale tak naprawdę to ci, którzy są sami, z Bożej perspektywy, z Pawła perspektywy, mają lepiej. Ale żeby móc to zrozumieć, my musieliśmy zmienić nasz horyzont. To nie mógł być horyzont siedzenia przed telewizorem.
ten horyzont musiał być zupełnie inny. On wyglądał w taki sposób. To jest obraz, który kilka lat temu ktoś mi pokazał. Wyobraźcie sobie taką kropkę. To jest kropka. Wyobraźcie sobie idącą od tej kropki taką długą, długą strzałkę zakończoną takim szpicem, wektorem, tak? To się nazywa w matematyce. Jak? W każdym bądź razie pytanie jest, ta perspektywa jest kropki, to jest twoje życie. Te 60, 70, w niektórych przypadkach 80 lat, które tu będziesz żyć. Czy twoja perspektywa jest perspektywą całej wieczności? Ona nie ma końca, więc na końcu jest tylko strzałka. I w zależności od tego, jaka jest twoja perspektywa, czy twoja perspektywa dotyczy tylko kropki, czy dotyczy całej strzałki, ty będziesz myślał w określony sposób o małżeństwie. Ponieważ Bóg patrzy na ciebie z perspektywy strzałki całej wieczności, Bóg mówi, lepiej ci w tej kropce, kiedy jesteś na ziemi, być sam. My, kiedy patrzymy, to trudno nam jest patrzeć i widzieć strzałkę. My patrzymy i mówimy, hej, ja tutaj czuję tęsknotę, ja tutaj czuję potrzebę bycia z kimś, ja tutaj chcę być szczęśliwy, ja tutaj chciałbym, żeby moje pragnienia były zrealizowane, ja tutaj chcę seksu. To tutaj jest ważne. Paweł zaś pisze, że ci, którzy są sami w 8 wersecie, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym samym stanie, w jakim ja jestem. On był sam. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. Dlaczego tak pisze? W wersecie 32 jest odpowiedź. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, aby się Panu podobać. Czy zawsze tak jest? Nie. To jest możliwość. Często troszczymy się o to, żeby kogoś zdobyć. Często troszczymy się o to, żeby w jakiś sposób zaspokoić te braki, które mamy, oglądając jeszcze więcej filmy, kupując jeszcze więcej rzeczy i tak dalej. Ale rzeczywiście część z tych rzeczy, kiedy nie jesteś w małżeństwie, jest ci zbędna. Pokażę wam jakie. Czy potrzeba mi tyle higieny i tyle ubierania się? Nie, nie potrzeba mi. Mogę spokojnie z połowę z tego odlać. Zakupy, kiedy kupujesz, to kupujesz 16 zupek chińskich i inne rzeczy, a od czasu do czasu za 5 zł idziesz na pizzę gdzieś tam, nie mówiąc o tym, że możesz odwiedzić kogoś i u niego zjeść, więc zakupy ograniczasz do minimum. Telewizję nie wiem, czy ograniczycie, więc może odłożę. Ale obowiązki małżeńskie, no nie macie żadnych obowiązków małżeńskich. Słuchajcie, zebrało się więcej niż pracy. Zobaczcie, ile singiel, kiedy naprawdę będzie w Chrystusie i naprawdę Chrystus jest dla niego najważniejszy. Ile on ma czasu, energii i pieniędzy, które może przeznaczyć na królestwo. Ciągle leci. Słuchajcie, naprawdę jest tego dużo. Szkoda, że tego nie widać, ale nie miałem przeźroczystych kubeczków. Ale jest prawie pełne. To jest coś niesamowitego. Niesamowita możliwość dla was, aby służyć tym, co otrzymaliście. My będąc w małżeństwie, nie ma tam dzieci, ale kiedy mamy jeszcze dzieci, jest naprawdę trudno, żeby kogoś odwiedzić. Kogoś, kto właśnie jest złamany, bo coś wydarzyło się trudnego w jego życiu. Kogoś, komu trzeba pomóc skręcić szafkę. Komuś, komu trzeba pomóc radzić sobie z codziennością. Komuś, komu właśnie samochód się popsuł. Komuś, kto nie wie, jak ma radzić sobie z relacjami z rodzicami. Kiedy nie byłem jeszcze w małżeństwie, to było coś niesamowitego. Codziennie mogłem być w innym miejscu. Codziennie mogłem spotykać nowych ludzi i głosić im Ewangelię. Mogłem chodzić tam, dokąd Bóg mnie posyła. Mogłem się nawet przeprowadzić z miejsca na miejsce. Kiedy jesteś w rodzinie i masz kupione mieszkanie na kredyt hipoteczny, to jesteś uwiązany.
Zostało nam jeszcze 22 lata, ale damy radę. 22 lata do spłaty kredytu, ale damy radę. Ale kiedy jesteś sam, możesz pojechać tam, gdzie Bóg cię pośle. Możesz zrobić to, do czego On cię powołuje. Dlatego single mają dużo lepiej. Pamiętajmy jednak, że wchodzenie w małżeństwo nie jest grzechem. Jeżeli jesteś w małżeństwie, nie szukaj rozłączenia. Jeżeli nie jesteś w małżeństwie, być może będziesz musiał albo właściwie powinieneś się ożenić. Jest taki jeden moment, kiedy płoniesz i już nie możesz sobie poradzić z tą presją seksualną i to jest ten moment, kiedy powinieneś poszukać żony. Pamiętając, że małżeństwo nie jest antidotum, nie jest rozwiązaniem na wszystkie twoje problemy. Twoje problemy z niskim poczuciem wartości, twoje problemy z tym, że nie potrafisz zorganizować się w domu, one nie znikną tylko przez to, że wejdziesz w małżeństwo. Nawet jeżeli to będzie najpiękniejsza dziewczyna, nawet jeżeli to będzie najmądrzejsza dziewczyna, to ciągle będziesz tym samym człowiekiem. Więc pamiętaj, możesz się ożenić i to nie jest grzechem. Ale jeżeli się nie ożenisz i zdecydujesz się być sam, to Jezus powiedział uczniom takie słowa kiedyś. Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są też również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Zwłaszcza w Kościele powinniśmy takich ludzi, którzy zdecydowali się dla Królestwa, być sami, żeby móc jeszcze lepiej służyć, być bardziej oddanymi, być tymi, którzy są sługami dla wielu, traktować z szacunkiem. Oni nie powinni czuć się jako druga kategoria. Oni powinni się czuć jako pełnoprawne dzieci Boże. I to dużo od nas, małżonków, zależy. Nie pokazujmy tylko tego pięknego widoku w Kościele, ale powiedzmy też o tym, co dzieje się na co dzień. Nie udawajmy, że wszystko jest w porządku. Bądźmy szczerzy w naszych zmaganiach, w naszych trudnościach, w naszych rozmowach, w naszych kłótniach, w naszych obawach, w naszych lękach. Powinniśmy wspierać i kochać tych, którzy są sami. Wydaje się czasami, że trawa po tej drugiej stronie jest zielona. Nie wiem, czy tak mieliście, czy macie jakiś ogródek. My z przyjaciółmi jeździliśmy do takiego domku w Iżądzach i tam rzeczywiście, ja bardzo lubię kosić trawę, więc zwłaszcza nie swoją, a swojej nie mam. Więc ja kosiłem tą trawę i tak patrzyłem po drugiej stronie na działce sąsiada, trawa była taka soczyście zielona, a u mnie była taka, no powiedziałbym, spalona słońcem i szara. Więc tak mówię, jak on to robi? I pójdę zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. Kiedy przeszedłem po tej drugiej stronie, tak patrzę, u niego jest taka szara, a po tej stronie jest taka zielona. Ponieważ nasz punkt widzenia był taki, że my nie widzieliśmy tego na wprost. My widzieliśmy tylko te górne części trawy. Nie widzieliśmy tej ziemi, na którą mogliśmy spojrzeć na wprost. Więc kiedy jesteś w tym miejscu, jesteś sam i patrzysz na wprost i mówisz, o nie, tamci mają fajniej. Lub kiedy jesteś w małżeństwie i patrzysz w dół i mówisz, nie, ja mam beznadziejnie, ale tamci to mają, o, mogą iść na imprezę, do kina, mogą sobie kupić aparat, mogą pójść do szkoły biblijnej, mogą zrobić to czy tamto. Nie, tak nie jest. Każdy z nas ma jakieś trudności i rzeczy, które ze sobą niesie. Ale jeżeli płoniesz, musisz wyjść za mąż. Jeżeli nie możesz zachować wstrzemięźliwości, pisze Paweł w 9 wersecie, nie wstępuje w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Kiedy płoniemy, musimy też zachować trzeźwość umysłu. Nie chodzi o to, żeby to była pierwsza z brzegu. Moja żona jest pierwszą z brzegu, ale jest najlepszą z brzegu, a nie pierwszą z brzegu. Ale nie chodzi o to, żeby ktokolwiek się nawinił. O, poczułem takie głębokie emocje do niej. Spojrzałem jej głęboko w te wielkie niebieskie oczy i naprawdę wpadłem w miłość. Nie o to chodzi.
Nie chodzi o to, żeby nasze emocje i nasze ciało nami rządziło, ale Duch Święty i prawda. Aby to pojąć, to czasami potrzebujemy prawdziwych przyjaciół z wiadrem lodowatej wody dla otrzeźwienia. Na koniec tego rozdziału Paweł pisze, że jeżeli ktoś, jakaś kobieta jest wdową, to może wyjść ponownie za mąż, za kogo chce, byle w Panu. To jest bardzo ważne. Byle w Panu. Nie chodzi o kogokolwiek. Dlaczego nie? Wielu moich znajomych dzisiaj już nie chodzi z Bogiem, bo go nie słuchali. Zakochali się w kimś, dla kogo Jezus był świetnym nauczycielem, był mędrcem albo niczym. Na początku mieli nadzieję, że ta osoba narodzi się na nowo, że się zmieni, ale brnęli w relację. Ta relacja w końcu była tak silna, że nasi bracia i siostry odeszli od prawdziwego Boga do swojego bożka, którym stał się ten mężczyzna albo ta kobieta. Oni byli ważniejsi niż Bóg. Paweł w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, wersety 14 i 15, pisze takie słowa: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakąż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Jeżeli jesteś w takiej relacji z kimś, kto nie zna osobiście Jezusa, to skończ z tym. Przerwij to. Jeżeli znacie kogoś, kto jest w takiej relacji, wylejcie na niego kubeł zimnej wody, dopóki jest nadzieja. 2 lata temu na konferencji dla mężczyzn podszedł do mnie facet i to był taki 40, to prawie letni facet i rozmawialiśmy trochę i spytałem go o jego życie i opowiedział mi świadectwo swojego nawrócenia i też o to, że jest ktoś, kogo bardzo pokochał, jest kobieta w jego życiu, jest bardzo z tego powodu szczęśliwy. Wiecie, jak ktoś jest w takiej relacji, to opowiada o tym wszystkim, którzy chcą słuchać, a była przerwa, więc złapał mnie i ja musiałem go wysłuchać, ale im więcej opowiadał tej swojej narzeczonej, tym więcej wątpliwości i czerwonych lampek zapalało się w mojej głowie i w końcu spytałem: słuchaj, a czy ona jest wierząca? On mówi: no jeszcze nie, ale mieszkamy na razem, no oczywiście nie współżyjemy, ale mieszkamy razem, bo tak jest taniej myślę, że się nawróci. I musiałem wrócić po moją Biblię na salę wykładową i kiedy przyszedłem, zaczęliśmy czytać fragmenty, które mówią o tych relacjach, między innymi ten z drugiego listu do Koryntian. I on powiedział: to co ja mam zrobić? A ja spytałem go: a co powinieneś zrobić? On mówi: no, to tak naprawdę to powinienem zerwać tą relację i wyprowadzić się, ale nie mogę. Ale dlaczego mówisz, że nie możesz? Czy Bóg nie da ci siły? Ale ona jest dla mnie bardzo ważna i nie chcę jej zranić. Teraz ją ranisz. Teraz ją ranisz, mówiąc, że ten Bóg twój jest słaby, bo ty tak naprawdę zamieniłeś Boga na jakiś obraz fałszywego Boga. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I On nie chce, żebyś się łączył z kimś, kto nie zna Go osobiście. Ten chłopak zaczął, pomodliliśmy się na koniec i później poprosiłem takiego znajomego, który był tam na konferencji, a który miał podobny problem, żeby z nim jeszcze rozmawiał. Zadzwoniłem po tygodniu i spytałem, co się stało, jak ta sprawa się skończyła. I dowiedziałem się, że ten mężczyzna wrócił do domu z konferencji, spakował swoje rzeczy i powiedział tej kobiecie: słuchaj, kocham cię, ale z powodu Jezusa nie mogę być z tobą i nie mogę z tobą mieszkać. Następnego dnia ta kobieta zadzwoniła do jego pastora i mówi: przepraszam bardzo pana, ale o co tak naprawdę chodzi z tym Jezusem? Kto jest tak mocny i tak silny, że ludzie, którzy czują do siebie uczucie, są gotowi zerwać ze względu na to, że Bóg jest święty? Nie wiem, czy ona narodziła się na nowo i są razem teraz, ale ona miała pytanie, bo zobaczyła Boga, który jest wielki, Boga, który może być i jest ważniejszy od relacji damsko-męskich. Zobaczyła Boga, który jest żywy i który ma moc do tego, żeby dokonać zmiany.
I pamiętajmy o tym, że Wszechmocny Bóg, ten, który jest, jest najważniejszy. Jest o wiele ważniejszy od ludzi, od przedmiotów. On jest Królem i Panem. Nie zapominajmy o tym. Napominajmy się i zachęcajmy się wzajemnie, abyśmy trwali w Panu i aby nasze relacje, które zawieramy, też były relacjami w Panu. Dlatego, że małżeństwo i każda relacja damsko-męska jest jak taki stołek o trzech nogach. Jedną z nich jest z tych nóg, to jest nasza cielesność. Drugą z tych nóg jest nasze wspólne zainteresowania. Trzecią z tych nóg jest duchowość. Jeżeli odejmiecie jedną z tych nóg, to przez chwilę to jakoś będzie działać, bo jesteście w stanie swoim wysiłkiem utrzymać równowagę. Ale krótki czas, w którymś momencie to się przewróci. Więc jeżeli pobieracie się z kimś, to niech to będzie ktoś w Panu. Jeżeli jesteśmy w małżeństwie już, to musimy pamiętać o tym, że jest nam trudniej troszczyć się o sprawy pańskie. Jest tak dużo rzeczy, które nas rozpraszają, rzeczy, które trzeba zrobić, że naprawdę trudno jest. I musimy podjąć decyzję, że z niektórych z rzeczy zrezygnujemy. Może to będzie telewizja. Może wyrzucić ten telewizor. Może to będzie, że będziemy zakupy robić gdzieś bliżej, krócej. To my decydujemy, na co wydamy nasze pieniądze. To my decydujemy, w co zaangażujemy nasz czas. To my decydujemy w to, w co zaangażujemy nasze siły i energię. Ale i małżonków, i ludzi samotnych Bóg wzywa do tego, żebyśmy przede wszystkim szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Tego mamy szukać. Nie żyć tylko kropką. Nie żyć tylko w tym momencie. Byle do jutra. Ale kiedy cokolwiek robicie, myślcie o tej strzałce, o tym, jak to będzie miało znaczenie w wieczności. Pamiętajmy o tym, że dobre jest wrogiem najlepszego. Szukajcie tego, co najlepsze, bo to, co najlepsze, przygotował dla was Bóg. Naprawdę. On nie chce was z niczego ograbić. On tylko pragnie, żeby wasza wieczność miała znaczenie. Tego wam i sobie życzę. Thank you.